My gramy w filmie 365 dni włoskich projektantów mody. Chciałem powiedzieć samych siebie, to nieprawda. Włoskich projektantów, ale bardzo blisko, bo przecież na co dzień projektujemy, więc tak. Nie mogę być inaczej. Dokładnie, a jak to się stało, że się znaleźliście w obsadzie? Czy wy się zgłosiliście na casting, czy casting przyszedł do was? To jest słodka tajemnica, powiem szczerze. Czyli myślę, że casting przyszedł jednak do was. Zgadza się. No i jak się czuliście na planie filmu? Co prawda na co dzień mamy do czynienia z kamerami, ale to nie jest to samo. Bo przecież Królowe Życia, ale to nie jest to samo. Tutaj był pierwszy taki prawdziwy film, prawdziwa produkcja, mnóstwo kamer. Kilkadziesiąt osób kilkadziesiąt na planie. Osób na planie, ja po prostu byłem w niebo wzięty. Oczywiście stres przeogromny. Ale niemniej jednak bardzo fajne doświadczenie. No, słyszę, że wam się spodobało. Czy planujecie w takim razie trochę rozszerzyć swoją działalność aktorską? Jeśli tylko posypią się oferty, a mam to nadzieję, że tak, to bardzo chętnie. Jesteśmy otwarci.